Witamy Was w ten mroczny styczniowy dzień w kolejnym odcinku Easy Polish. Dzisiaj wyszliśmy na ulicę Katowic porozmawiać z ludźmi o transporcie publicznym. Spróbujemy dowiedzieć się od nich, w jaki sposób najczęściej przemieszczają się po mieście. Serdecznie Was zapraszamy. Czy korzysta Pani z transportu publicznego? Tak, korzystam. A z jakiego najczęściej? Z jakich środków komunikacji? No, w sumie to wszystkie, bo jeszcze pociągiem, tramwajem, autobusem, ale głównie pociągami i tramwajami. Korzystam i uważam, że przynajmniej w Katowicach komunikacja miejska jest absolutnie rewelacyjna. Ja mieszkam na ulicy Mikołowskiej, wychodzę z domu, wsiadam w autobus, wysiadam pod galerią, mogę całe miasto obejść. Oczywiście nie wszyscy są w takiej sytuacji i wcale nie twierdzę, że to jest takie dobre, bo lepiej pochodzić troszeczkę pieszo, ale uważam, że właśnie w Katowicach komunikacja miejska, publiczna jest bardzo dobrze zorganizowana. Czy korzysta Pan w ogóle z transportu publicznego? Tak, z autobusu. A dlaczego akurat z autobusu? No jest wygodniejszy. Nie trzeba parkować samochodem w mieście. W tym momencie już nie. Przerzuciłem się niestety na samochód, ale zwykłym. Tak kilka lat do szkoły, do pracy. Głównie to był autobus. A dlaczego niestety na samochód? No bo gdzieś tam przemawia do mnie jednak idea zrównoważonej mobilności, zrównoważonego rozwoju i tak dalej, środowisko, nie? Rules. Dlatego wewnętrznie może nie jestem do końca zadowolony, że wsiadłem się na ten samochód, no ale wygoda wygrywa. Czy korzysta Pan z transportu publicznego? Oczywiście. A z czego na przykład najczęściej? Najczęściej to autobusy. A dlaczego akurat autobusy? Są wygodne i tanie w porównaniu na przykład do aut. Cześć Martynka. Cześć. A Ty korzystasz z transportu publicznego? Korzystam pół na pół. Czasami samochód jest w użyciu, czasami rzeczywiście komunikacja publiczna. No i w zależności od tego, jaki mam plan dnia, no to albo rzeczywiście jadę w tych korkach i gdzieś tam się, że tak powiem, przyciskam między samochodami, no ale zdecydowanie teraz wygodniejsza alternatywa to komunikacja miejska, szczególnie tutaj w centrum Katowic. A jakie mamy w Katowicach na przykład możliwości, jeżeli nie chcemy korzystać z samochodu? No myślę, że przede wszystkim jeżeli chodzi o Katowice, no i też o miasto ościenne, przede wszystkim autobus. No nie mamy jakoś za bardzo rozwiniętej kolei tutaj. Przede wszystkim autobus, ewentualnie tramwaj, ale też nie wszędzie. Ja jestem z Sosnowca akurat, więc tam ciężko. Sosnowca jeździ 15. Jeździ 15 chyba jako jedyna, tak, zgadza się. A jeżeli chodzi o taką komunikację międzymiastową w Polsce, tak w ogóle, gdybyśmy chcieli gdzieś dalej dojechać, to jest dużo możliwości, czy brakuje jednak tych alternatyw? Wydaje mi się, że pociągi tutaj zwyczajnie starczają. Czyli pociągiem najłatwiej. Tak, chociaż rzadko z tego korzystam, no bo autem chyba wygodniej dojechać do innego miasta niż pociągiem. Pociągiem to można dojechać bez problemu. Do Gdyni czy gdzieś dalej to naprawdę bez problemu. Są też autobusy takie, może nie miejskie, ale zwykłe, co jeżdżą właśnie co godzinę, może nawet jeżdżą do innych krajów. Takie. Czyli bardziej prywatni tacy przewoźnicy. Tak, wtedy już tak. Przede wszystkim pociąg i ewentualnie jakiś dalekosiężny autobusik. Tak, te autobusiki są w sumie całkiem spoko. Dość tanie. A jakie są Pani zdaniem wady i zalety korzystania właśnie ze środków komunikacji miejskiej? To znaczy, wie Pani, korzyści są takie, że autobusem Pani może wszędzie dojechać. Na przykład, natomiast prywatnym samochodem nie, bo nie ma gdzie zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Także czasem ja wolę jechać autobusem, niż iść do garażu, swój samochód wyciągnąć i potem zaparkować go gdzieś w takim miejscu, że mam duży kawał drogi do pokonania, żeby dotrzeć do celu. Zalety i wady korzystania z publicznych środków transportu? No na pewno, że są o określonych godzinach, więc ja nie mogę wyjść, o której chcę. I że się spóźniają i na przykład jest zima, to po prostu trzeba czekać na mrozie i to nie jest fajne. No zakładam, że to wszystko zależy od ludzi, co korzystają z tych środków, ponieważ w różnym stanie mogą zostawiać te środki niektórzy. No nie wiem, jak to ująć, żeby nie było brzydko, ale niektórzy też śmierdzą czasami w ogóle, no tak bywa. No i w sumie to są chyba największe wady. No i może to, że czasami nie ma gdzie usiąść, ale no to jakbym chciał siedzieć, to bym chyba ukupił auto. A zalety jakieś? To zalety, że no można wsiąść, jak się wypije na przykład. Zalety? No nie wiem, na pewno, że jest taniej i chyba też mniej jakby się wytwarza tego smogu. A jak Pan ocenia tą komunikację, którą tutaj mamy w Katowicach? No, wydaje mi się, że jest świetna, bardzo dobra. Przyjeżdża na czas,
A poza centrum, jak ktoś mieszka trochę dalej, jak to wygląda? Och, to chyba przeżywałam przez kilka lat tak naprawdę, bo miałam niesamowite problemy z dojazdem do domu, czyli na obrzeża Katowic, tak? To jest troszkę dalej. No i w skrócie mogę powiedzieć, że prędzej możemy dojechać z centrum Katowic do miast ościeżnych, miast ościennych niż typowo do innych, dalej oddalonych dzielnic Katowic. Gdyby mogła coś Pani usprawnić w tej komunikacji? Wie Pani, szczerze powiedziawszy, no nie zastanawiałam się nad tym i nie widzę powodu, skoro teraz w takich superlatywach wydałam opinię na temat komunikacji miejskiej, to naprawdę nie mam żadnych uwag. A gdyby mogła Pani coś ulepszyć w tej takiej komunikacji miejskiej na przykład, to co Pani zdaniem powinno by być lepsze? Ciężkie pytanie, no. Wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o tramwaje, to te stare tramwaje są okropne i po prostu komfort jazdy jest niefajny. I w sumie tylko to bym ulepszyła, żeby po prostu, no bo wiadomo, że zawsze się wszystko będzie spóźniać czasem, no bo tego się nie da przewidzieć, że coś się stanie na drogach. No to tylko ten komfort jazdy, żeby po prostu, żeby było ciepło, a w lato, żeby nie było ciepło, bo czasem też się tak zdarza. No i w sumie tyle. A gdybyś mogła coś usprawnić w tym transporcie, który tutaj mamy, co Twoim zdaniem wymagałoby jakiegoś ulepszenia? Ja myślę, że powinniśmy się też skupić na tym, by w ogóle ludzi zachęcać do samego transportu publicznego, tak? No bo z moich tam doświadczeń wynika, że po prostu większość osób używa samochodu właśnie dlatego, że do niektórych dalszych dzielnic po prostu mamy małą możliwość dojazdu komunikacją miejską. No i przede wszystkim warto by było zachęcać ludzi do tego, żeby dali szansę tej komunikacji miejskiej, mimo wszystko, że czasami trzeba troszkę poczekać dłużej, no ale myślę, że to może wpłynąć bardziej pozytywnie na sam ekologiczny aspekt też dojazdów do pracy i funkcjonowania. To wszystko. Dzięki. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. W komentarzach tam na dole koniecznie napiszcie nam, jakich środków transportu Wy najczęściej używacie w Waszym mieście. Bardzo chętnie się tego dowiemy. Jeżeli chcielibyście otrzymać materiał dodatkowy do tego odcinka, to koniecznie zajrzyjcie na naszego patrona gdzieś tutaj. Pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał Easy Languages o tutaj. I mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku Easy Polish.